Właśnie wróciliśmy z Nysy, ze zbiórek. Z Wojtyszek przyjechała ta właśnie biedulka. A gdzie jest dziadek z Wojtyszek? To jest pierwszy z Wojtyszek, dzisiaj przyjechał do tej mordowni. Pozdrawiamy Nysę i dziękujemy za dzisiaj bardzo dobre wsparcie dla zwierzaków w Ozimku. Paskudo. Bum. Przestańcie. Koniki uratowane u nas tutaj są. Biała, bo ona pierwsza jest do uciekania, a już się podziała. Wojtyszkowy dzisiaj przyjechał. Jaki? No. My to za niedługo się przeprowadzamy z pieskami też z Wojtyszek do tamtego domu. One tu są całą noc. Tak, tak, no zimą sprowadza je do boksów. Gdzie? Tam z tyłu są boksy. No. Ja to im zimno tak całą noc. Nie, są sprowadzane. Zrzucamy karmuszkę dla pieseczków naszych. Wojtyszkowych, moje bieduszki, teraz tutaj macie kanapkową. Kanapkową Justynkę, tak. Zrzucamy karmuszkę dzisiaj tutaj. Nazbieraliśmy w Nysie. Dziękujemy Nysie, tak? Za tak wspaniałe wsparcie dla zwierzaków z Ozimka, tak? No cio. No. To jest dziadek właśnie. Kochani, tu przyjechał dziadek do Justynki, do Ozimka. 13-letni z Wojtyszek z mordowni biedaczek. Ojeju. On już był dzisiaj, tak? On już był dzisiaj na kanapie, nie? No jasne, jak nie. Tak, już dzisiaj przyjechał, już dzisiaj był na kanapie. A ona nie chce. A ona nie chce na piszonica. Super. My też już się szykujemy do wyjazdu do tego drugiego domu z końcami, z naszymi pieskami Wojtyszek. Już w poniedziałek będziemy tam robić, sprzątać, szykować wszystko. Nie po dziadku. Co jest synka? Pozdrawiania z Ozimka, tak? Oj, Niuniu, on już jest ślepawy trochę. Teraz będą miały tylko lepiej. Tylko lepiej i bardzo dobrze będą miały. A to mój pies drze japę. Twój pies drze japę, tak. Taczki, o. To Klara. Tylko. Ty nie zabrali ci tego gnoju trochę? Nie, jeszcze. Tak się wydaje, jak to wyschło, że to mniej. Wyschło po prostu. Cio, psineczku, cio. Trafiłeś do Justyneczki. Za niedługo Justynek do ciebie przyjedzie, owczarek podobny. No? Go umówiłam do fryzjera. Ładnie go będzie. No to kończymy.